Harry ruszył na mecz Quidditcha, nieświadom, że wydarzenia tego dnia przybiorą jeszcze gorszy obrót. Gdy drużyna Gryffindoru zmagała się z pogodą, Harry zauważył między trybunami wielkiego, czarnego psa. Nad stadionem zapadła niesamowita cisza, a Harry poczuł przypływ znajomej fali zimna. Boisko zaroiło się od dementorów, a Harry, słysząc wciąż krzyk swej matki, spadł zmiotły i stracił przytomność. Z tymi krzykami to jak scena z horroru była. Swoją drogą, twórcy, wam chyba literka ły się gdzieś zjadła, bo było poczuł zamiast... A powinno być poczuł, a nie poczuł. Kurde. Nie zjadajcie literek. Harry spał niespokojnie w skrzydle szpitalnym, tonąc w majakach pełnych wilgotnych, zgniłych rąk i skamieniałych błagań. Słyszał szepty, lecz słowa nie układały się w żaden sens. Ron? Cicho! Wiem, gdzie jest Sirius Black. Jest na dole, w lochach. Za mną! Ron? Okej, więc teraz tak. Ron, skąd ty możesz wiedzieć, gdzie jest Sirius Black? To jest raz. Dwa, nie unoś się tak. A trzy, to jest kolejny plus wersji PS2, że mamy teraz Harry'ego w wyjątkowym wdzianku, bo jest on w swojej piżamie. Kurczę pieczone, kolejna fajna nowość. Fajnie nawet wygląda jego design. I teraz będziemy musieli iść za Ronem, bo skoro on wie, gdzie jest Sirius Black, to musi nam go pokazać. Kuźwa. Mi to śmierdzi kłopotami, powiem wam szczerze. Mi to śmierdzi kłopotami. O, nie. No, niewiele się myliłem. To jest prawda. I teraz musimy sobie ustawić flipendo, kurczę pieczone. A nie, mamy ustawione. Przez chwilę myślałem, że nie mamy. Weasley! Weasley! Zapłacisz, kolego? Zaczynasz panikować, a ja wiem dlaczego! I jedziemy z koksem. I Rytek, ale będziesz klepany, śmietniku. Następny, który triggeruje nieziemsko zaraz po Malfoju. Ale muszę przyznać, że ta konfrontacja z nim nie jest taka... nie jest taka łatwa, jakby się wydawała w sumie, bo jak pamiętacie, no Więzień Azkabanu, wersja na PC, no to... no konfrontacja z Irytkiem no nie była zbytnio trudna. Becylu! Będziesz tu siedzieć godzinami! Nigdy nie uda ci się uwolnić! A ty, Potter Frotter, nigdy mnie nie złapiesz! Dobra, dostał. Już ma połowę HP zjechaną. Chodź tu! Nie uciekaj! Faga się ty! Utknął w kleju! Złap go! Mało ci zostało, panie kolego. Zaraz będziesz bity, klepany i będziesz płakał. Daj mi... O ty kurde paruwo jedna. Czekaj, czekaj. Weasley! Zapłacisz, kolego? Kurde, nie zdążyłem go zaatakować. A ja wiem dlaczego. Powstrzymaj go! Teraz, kiedy tutaj jestem, nic z twojej tajemnicy! Ron, a Sirius Black jest w lochach! Chodź! Co ty tak, kurde, mordę drzesz? Weź ty się zamknij, kurde! Tak podskakujesz do Harry'ego, ty nigdy na niego głosu nie podnosiłeś. Ale on, kurde, nerwowy jest ten Ron. Co jemu się stało? Ja rozumiem, że w wersji PC-towej dostał w kość. Ja to naprawdę wszystko rozumiem. Ale żeby tak się wyżywać na Harrym Potterze?
Nie rozumiem tego. On nigdy taki nerwowy nie był. To jest dziwne, bo Ron zawsze stał z tyłu za Harrym. On nigdy nie prowadził. Skąd on, kuźwa, może wiedzieć, gdzie jest ten Sirius Black? Przepraszam, że ja tyle pytań zadaję, ale to jest naprawdę dziwna sprawa. Znaczy, fajny wątek to jest, naprawdę to jest bardzo fajny wątek, bo to po raz kolejny wyróżnia wersję PS2 nad wersją PC-tową. Ale... co jest grane? Co tu się odpierdziela? Dobra, idziemy za nim, kurde. Nie będziemy tutaj przecież fisiować. Nie będziemy strugać pawiana. Poprawię pop filtr, żeby nie było. Ron, co ty wyprawiasz? Nie możemy sami walczyć z Siriusem Blackiem. No chodź! Dobra, Ron, zaczynasz mnie powoli wkurwiać, tak szczerze. Z tym swoim, Ja rozumiem, chcesz pokazać, że jesteś trochę, jakby to powiedzieć, że się aż tak nie boisz, ale no kurde. To z jakiegoś powodu są drzwi otwarte. Psst! Posłuchaj, musimy sprowadzić profesora Dumbledora. Zamkniesz się? On jest za tym rogiem! Dalej! Ron? Eliksir wielosokowy. Teraz chyba jesteśmy kwita. Być może wspomnę, że widziałem Siriusa Blacka, wlekącego cię ze sobą w mrok. Dobranoc, Pot. Ron, jak się dowiedziałeś, gdzie jestem? Irytek! Nie mógł wytrzymać i musiał się podzielić z kimś o zamiarach Draco. A! Przyniosłem twoje rzeczy, włącznie z mapą Huncfotów. Okej. Bardzo fajny wątek. Powiem szczerze, to co się tutaj wydarzyło, to jest naprawdę bardzo fajny wątek. Jest tu zaznaczone jakieś przejście, ale nie jestem pewny, jak tam dotrzeć. Aha, czyli jako Harry nie możemy. No to co, walczymy z czerwonymi kapturkami, kurcze pieczone. Ale fajny przeciwnik. Nie, powiem szczerze, to co Malfoy zrobił, to jest kurde mistrzostwo świata. To co on odjebał. I w ogóle ten wątek, on chyba był w książce, co nie? Czy to jest autorskie? Nie pamiętam akurat. Wiem, że w filmie nie kojarzę, żeby to było. Nie, czekajcie, był chyba wątek w filmie, gdzie Malfoy przebrał się za Rona i oszukał Harry'ego. Tak, to było, ale z tymi czerwonymi kapturkami nie mam pewności. One chyba nie były w filmie. Albo ich nie pamiętam. W każdym razie, naprawdę tutaj twórcy Szapoba, kolejne nowe rzeczy, to mi się podoba. Nie jest to tak jakby odgrzewany kotlet, tylko coś w końcu nowego. I za to naprawdę ogromne plusy. Chyba niewielu ludzi odwiedza to miejsce. Jest okropne. Szkoda, że nie ma tu Hermiony. Schodzimy do góry teraz. Aha, schodzimy w dół, żeby wejść do góry, okej. I jest lokacja z tego, z loading screena. Tam mamy dwie skrzynki. Otwieramy od razu, czemu by nie? Tak! A, czyli możemy tą Hedwigę nakarmić, spoko. A co będzie w drugiej skrzynce?
Wspaniale! To mi się podoba. Można od razu sobie w Folio Brutti zerknąć, czemu by nie? Więc wlecimy prawo, Folio Universitas, przepraszam. Teraz tak. Tutaj mamy. Musiałem na chwilę kamerkę wyłączyć. Wampiry. Sir Herbert Varney 1858-1889. Krótko żyjący, jak na standardy nieumarłych, wiktoriański wampir, który atakował indyjskie kobiety w latach 80. XIX wieku. Został aresztowany i strącony przez specjalny oddział Departamentu Kontroli Magicznych Stworzeń. Nie pamiętam tej karty, więc dlatego przy okazji ten opis przeczytałem wam, no nie? Tak więc możemy stąd wyjść. I teraz zawołamy Hedwigę. Hedwigo, Hedwigo, chodź tu! Chyba Hedwigę tylko Harry może zawołać, co nie? No, tylko Harry może. Hedwiga! Proszę, to dla ciebie. Sprowadź Hermione. O, i znowu będziemy latali Hedwigą. Ale fajnie. O kurcze. Podoba mi się to, powiem wam szczerze. Sprowadź Hermione. Nie wiem, czy tędy mamy lecieć, tak szczerze. Chyba tędy. O Jezu, ale krzywo lecę. Ale krzywo lecę. Lecę, lecę, lecę na zaplece. Chyba ktoś nadchodzi. Hermiona? Wielkie nieba, po co tu zszedłeś, Harry? Powinieneś być nadal w skrzydle szpitalnym. To długa historia, związana z Malfojem i eliksirem wielosokowym. Dobrze, to chodźmy stąd czym prędzej. No to możemy stąd iść w takim razie, no nic tu po nas. Fajnie, że Hermiona tutaj przybyła. Tylko teraz pytanie, którędy będziemy szli? No bo tam widziałem, że krata jest zamknięta. O, tutaj po prawej. Chyba, że się ktoś będzie mógł tu wślizgnąć. A, prawda. Musiałem aż kichnąć z wrażenia. Hermiono, czy zdołasz się przecisnąć pod tymi drzwiami? Chyba musimy dotrzeć do tego przycisku. Careful, Molly! Co tu mamy? Co tu mamy, proszę państwa? Gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy, gdzie my idziemy? Oto jest pytanie. Chyba trzeba będzie tutaj pocisnąć z zaklęciem Glacius. Tylko, nie no, Glacius damy sobie za tego. Za Expelliarmus. Bo na razie Expelliarmus nam się nie przyda. Jezus Maria, ale oni mnie drażnią. Nikt mnie tak bardzo nie drażni jak oni. Dobra, wystarczy, żeby się wspiąć. I teraz pociśniemy jednego i drugiego frajera. Co, będziecie kurde mnie atakować? Co, wy myślicie, że ja sobie nie dam rady? W błędzie jesteście kurde, tu się mylicie. Oh,
zabawy, że nie będzie już żadnego czerwonego kapturka. To s- a nie, są. Easy. Myślałem, że kurde będziemy dłużej z nimi walczyć. Szkoda, że tak za pierwszym razem się nie udało. Ta mina Hermiony mówi więcej niż 1000 słów, bez kitu. O Jezus Maria. O Jezu, źle przeczytałem. O Jezus Maria, źle przeczytałem. Ja przez chwilę myślałem, że ten... Ja przez chwilę myślałem, że to jest spaść w dół. O kurde, nie rób mi tak, gro. Już nie strasz mnie tak, proszę cię. Co tutaj mamy za czar? Jakąś nową książkę mamy do ogarnięcia. Podnieś. To tak zrobimy. Mam! Księga z zaklęciem Reparo! Z zaklęciem Reparo? Co to jest kurde Reparo? Nie kojarzę tego. Czar, który naprawia zepsute przed... Uuuu! Tego jeszcze nie było, moi drodzy. Bardzo dobrze! Czar, który naprawia zepsute przedmioty. Bardzo dobrze, to mi się podoba. Chyba trzeba będzie zrzucić tę skrzynkę. Dokładnie, i z niej się wybić do góry. No innego wyjścia nie ma. Dokładnie. I zium. Przesuwamy do końca i wracamy z powrotem mostem, którym żeśmy przyszli. Ale zanim to zrobimy, czas rzucić Reparo i naprawić ten most. Bo jest on w opłakanym stanie. Dokładnie tak. Elegancko. I teraz pytanie, czy jak zejdę w dół, to coś się stanie? Nie, no w sumie nic. Ale coś tu po lewej stronie jest. He, dobry troll. Myślałem, że coś będzie. Ale jednak nie ma. Szkoda. Puść, puść. Ale puść w dół, Hermiona. O, teraz możemy zejść ładnie w dół. Oj, przy okazji się Hermiona umyjesz. Widzisz? Przyjemne z pożytecznym. Chyba, że ty się boisz wody, no to wtedy co innego. To wtedy się nie myj. Ale nie narzekaj potem, że jesteś śmierdząca. Tak od razu powiem. Dobra, biegniemy przed siebie, biegniemy przed siebie. Nic nas nie powstrzyma w tym momencie. Jesteśmy nieustraszeni. Ale wypadałoby tutaj naprawić most. No właśnie. O nie, znowu to samo. Trzeba będzie, kurde, znowu brać Lumos. Gdzie jest Lumos? Gdzie jest Lumos? Mroczne rzeczy w lochach. Swoją drogą zapisałem gierkę, żeby nie było. I teraz wracamy do miejsca, gdzie kurde padłem jako Hermiona. Bo to jest... no tak być kurwa nie może, co to ma znaczyć? Przepraszam bardzo. Dobra, sprawdźmy w ogóle jak wyglądają nasze czary.
czary mary, kurde. Co się stało z tym? Co się stało, kurde, z Lumos? Nie widzę czaru Lumos. No dobra, moi drodzy, no to w takim razie pójdźmy na sam wprost, a raczej na lewo, bardziej bym powiedział, bo tam nie ma czego szukać po prawej stronie. Poddaję się, nie wiem co tam się odpierdziela, ale nie powinno mnie to chyba interesować najwidoczniej. Okej, wchodzimy. Wchodzimy. Hermiono, nie zjeżdżaj. Dzięki, Hermiono. Uratowałaś nas! Fantastycznie! Tak, ładna rzecz. Mam nadzieję, że to oznacza, iż możemy się stąd wszyscy wydostać. Paki, idziemy! Uciekamy stąd! Tylko pytanie, bo tutaj nie ma żadnego przejścia. Nie, nie ma. Chłopaki biegną za mną i bardzo dobrze. Teraz proszę się mnie ładnie słuchać. Uciekamy stąd, idziemy tędy, skąd żeśmy przyszli. Skoczyć nie da się? Chyba, że musimy tędy iść. I jest tu gdzieś jakieś tajne przejście. To by było fajnie. Musimy ten, obmacać wszystkie ściany w takim razie. Dara, chodźcie tutaj. Chodźcie tutaj, nie ma tu nigdzie przejścia, więc niestety chyba musimy iść walczyć z tymi przychlastami. Tylko teraz pytanie, ty no, albo jestem ślepy, albo kurwa nie widzę tutaj Lumosa. Gdzie jest Lumos? Pytam ja się. Trzymaj się z dala od drogi strzału zaklęcia. No, tu jest Lumos, kurde. To trochę wyglądało tak, jakby coś się zbugowało. Pomocy! Zajebiście, ogarnęliśmy to, moi drodzy. Kurde, my to jest jednak zajebiście jesteśmy. Nieźle. No i kolejna ten. Kolejny papier dla Folio Brutti. Brutti, brutti, brutti. Idziemy stąd, uciekamy. Nic tu po nas. Ale lokacja bardzo ładna, powiem wam szczerze. Tylko, kurde, dalibyście może trochę tutaj więcej tego mchu, czy tam mechu w sumie. Przydałoby się. Wtedy byście podkreślili, jak bardzo to jest stare miejsce, kurde. Jak bardzo to jest stare, opuszczone korytarze. Cokolwiek. Wypierdalaj! Idziemy stąd. Uciekamy od ciebie, śmieciu. No, ale tak to zajebiście. Soundtrackowo, graficznie. Jest to prima sort, w mojej opinii. Aha! I teraz jesteśmy u ślizgonów. To seksplorujmy trochę tych skrzynek, co oni tu mają. Dobrze! No, to mi się podoba. Gościu. Czemu oni mają posąg tego? Dobra, nieważne. Naprawdę? Oj, Jesus. Oh, Jesus, Jesus. A, czekajta chwilę. Chwilunia momento. Por favores. Czyli to nie mogę ja, tylko Harry powinien tu podejść. Albo nawet i Hermiona w sumie. Hermiona, dasz radę? Hmm.
Dokładnie. Mówiłem, że dasz radę? Nie wolno ci tu być. Ale jumpscare. Ale się zesrałem. Ja pierdzielę. Nie sądziłem, że ktoś tutaj się jeszcze kręci. Nara! Dobrze, kurde. Czerwonowłosy śmietniku. I tu mamy skrzyneczkę, którą pominąłem. Tak. Jest i karta, dobrze, zajebista nagroda. Powiem wam szczerze, ci prefekci z Slytherinu to są, kurde, jednak niezastąpieni, bez kitu. Oni tak zastępują, znaczy... Oni ogólnie zajebiście zastępują tych prefektów, którzy mi punkty odejmowali. Chyba w potworach klasycznych teraz mamy coś. No błagam was! Dobra, jesteśmy z powrotem. Uwaga, uwaga, uwaga. Bo jebła mnie waga. O nie, pracownia eliksirów. Po co ja mam tam iść? Pomyliłem. Nie, ja tu nie chciałem iść. Nie, proszę, wypuśćcie mnie stąd. Chociaż... Można tu przyjść, może jakaś skrzynka tu będzie, kurcze pieczone. Snape, dawaj mi skrzynkę, tu już była jedna. Może jest jeszcze jedna? Nie, ale ty masz biedę tutaj, we w ogóle, spadłeś gościu. Szkoda mi twojej pracowni. Cały czas mam bekę w ogóle z tych nazewnictw, tak, to proszę chciałem powiedzieć, bo ja przez chwilę się zastanawiam, czy ja chciałem powiedzieć bardziej nazw, czy nazewnictw, ale mam bekę z tych nazewnictw. Pracownia. To niezła pracownia. Moi przyjaciele pójdą za mną. No to bardzo dobrze. Bardzo się cieszę, że idą za mną. Już jesteśmy, kurde, we właściwym miejscu. Dzięki, Hermiono! Uratowałaś nas! Och, właśnie sobie przypomniałam. Nadal nie mamy rogu Garboroga na jutrzejszą lekcję eliksirów. Hermiono! Skąd to? Malfoy upuścił. Ron! Jesteś wspaniały! Jest go więcej niż potrzeba dla każdego z nas! No, to chodźmy spać. Jestem zupełnie wykończony. To mi dobrze zrobi.